Ej, serio, opowiem wam ciekawą historię. Ogólnie to badacze przez wiele lat nie wiedzieli, gdzie został pochowany Mikołaj Kopernik. Jakimś cudem informacje na ten temat zniknęły pośród wieków. Tak, dla mnie to też jest dziwne, że szczątki jednego z najważniejszych naukowców po prostu znikają, ale jak to mawia znany piwny bloger, shit happens. Najprostszym tropem wydawała się katedra we Fromborku. Jeśli zadałeś sobie pytanie, co to kurwa jest Frombork i czemu nie w Toruniu, to spokojnie, już tłumaczę. Miasto Piernika trochę zagrabiło sobie wizerunek astronoma na rzecz Fromborka, który dla naukowca był miastem ważniejszym. Tam Kopernik był kanclerzem kapituły i w tym mieście spędził ostatnie dni swojego życia. Tak, we Fromborku, nie w Toruniu, a studiował w Krakowie, a potem we Włoszech, nie na UMK jak niektórzy myślą. Lecz mimo tego wszystkiego nie znaleziono nigdy jego grobu. Duża część grobów w katedrze była także anonimowa przez zniszczenia wojenne. Przez przynależność Kopernika do kleru jego grób nie mógł być wystawny, więc specjalnie by się nie wyróżniał. Nikt nawet nie pomyślał o wciśnięciu mu między łapy jakiegoś teleskopu, ale to prawdopodobnie dlatego, że wtedy teleskopu jeszcze nie wynaleziono. Przełom nastąpił, gdy grupa badaczy odnalazła kępkę włosów Kopernika w jego księgozbiorze w Toruniu. Wiadomo, że były jego, bo pasowały długością, strukturą i kolorem do tych na portretach Mikołaja. Udało się wyizolować DNA i zaczęto przyrównywać je ze szczątkami z katedry. Znaleziono ogromną zgodność w jednym nieboszczykiem i uznano, że jest to Kopernik. Wyprawiono wspaniały pogrzeb i godnie pożegnano. No ale niestety błędnie uznano, że to serio był Kopernik. Parę lat później badania powtórzono, używając lepszego sprzętu i nie uzyskano tak dużej zgodności. Mógł to być krewny Kopernika, a nie sam astronom. DNA szczątków pasowało natomiast do śladu genetycznego wujka Mikołaja, wyizolowanego również z włosów znalezionych w jego przepisie Biblii przez ten sam zespół badaczy, który ponownie przeprowadził badania DNA, który również pełnił funkcję scholastyk w tej katedrze. No i znowu nic. Latami podejmowano poszukiwań w Toruniu i w Olsztynie. Szukano go też w Krakowie, gdzie na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował, a teraz to brzmi jak film o znanym archeologu w kapeluszu. Przypadkowo podczas prac renowacyjnych znaleziono stare plany katedry, które przewidywały jeszcze jedno pomieszczenie pod ziemią, przestronne i o nieznanej funkcji. Tam, gdzie powinno się znajdować wejście, stała ściana. W środowisko historyków zawrzało. Grupa wyselekcjonowanych polsko-niemieckich badaczy dostała zgodę od konserwatora zabytków na zdemontowanie ściany i sprawdzenie, czy faktycznie coś tam się znajduje. Badania narzędziami akustycznymi wykazały obecność pomieszczenia. Przez tydzień badacze w sterylnych kombinezonach demontowali ścianę, by w końcu dwójka ludzi, Robert Płach i Katrin Brichter, dostała się do środka i odnalazła kolejne pomieszczenie pełniące funkcję grobowca. Znaleziono w nim ciało astronoma, a także jego odręczne notatki. Został on ekshumowany i ponownie pochowany w tym samym miejscu, w katedrze we Fromborku. Brzmi niesamowicie? Nic dziwnego, wymyśliłem tę historię.